Mistrzostwa Świata w 1938 roku były szczególne dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni po raz pierwszy wystąpili na najważniejszym piłkarskim turnieju na świecie. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z kulisami występu piłkarzy Józefa Kałuży i Mariana Spoidy oraz ostatniego czempionatu przed wybuchem II wojny światowej. Gospodarzami trzecich w historii Mistrzostw Świata byli Francuzi. Francja dobrze zaprezentowała się podczas organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich 14 lat wcześniej, więc FIFA nie miała obaw co do swojego wyboru z sierpnia 1936 roku. Inną sprawą jest fakt, że nie miała żadnej alternatywy, bo jedyni konkurenci, Holandia i Belgia, wycofali swoje wnioski przed wyłonieniem organizatora. Pewny udział w turnieju miał jako gospodarz kraj nad Loary i obrońcy tytułu – Włosi. Do eliminacyjnych bojów stanęło 37 drużyn. Podzielono je, na wzór eliminacji do poprzedniego mundialu, na grupy lub pary zgodnie z położeniem geograficznym. Polska została skojarzona z Jugosławią. Biało-czerwoni bez problemu pokonali swoich rywali na stadionie Legii 4-0. W rewanżu w Belgradzie ulegli co prawda 0-1, co i tak nie miało wpływu na losy awansu. Polska stała się jednym z czterech debiutantów na Mistrzostwach Świata, obok Norwegii, Kuby i holenderskich Indii Wschodnich. Podczas eliminacji okazało się, że nie tylko Francja i Włochy wywalczyły sobie awans bez wychodzenia na murawę. Tego samego dokonały ekipy Kuby, holenderskich Indii Wschodnich, Brazylii i Rumunii, ponieważ ich kwalifikacyjni rywale wycofali się z walki o prawo do udziału w zawodach. Spory wpływ na listę uczestników mundialu miała coraz bardziej napięta sytuacja polityczna w Europie. Hiszpania, pochłonięta wojną domową, nie przystąpiła do eliminacji. Antysemickie i mocarne zapędy Benito Mussoliniego i Adolfa Hitlera budziły postrach w ogromnej części Europy, szczególnie środkowo-wschodniej. Awans na Mistrzostwa Świata wywalczyli Austriacy, jednak przez dokonany w pierwszej połowie 1938 roku Anschluss, w wyniku którego austriackie tereny zostały wcielone do III Rzeszy, nie było możliwości, by na turnieju zagrał kraj, który de facto nie istniał. Z tego powodu organizatorzy zaprosili Anglików, którzy standardowo podziękowali, tłumacząc sobie, że są najlepsi na świecie i że nie muszą tego nikomu udowadniać. Trzeba jednak przyznać, że zaczęli interesować się turniejem, bo wysłali do Francji kilku swoich przedstawicieli, by ci uważnie śledzili boiskowe wydarzenia. Trzon reprezentacji Austrii został wcielony do drużyny III Rzeszy, co z miejsca uczyniło ją jednego z największych faworytów do końcowego zwycięstwa. Tragicznym bohaterem tych wydarzeń był najlepszy w historii piłkarz austriacki Matthias Sindelar. Zawodnik ze względów politycznych nie chciał reprezentować obcego kraju. Nie mógł tego powiedzieć głośno, więc decyzję chciał obronić swoim wiekiem, bo liczył już 35 lat i częstymi kontuzjami. Takie tłumaczenie nie zadowalało Niemców, którzy wzięli go sobie pod uważną obserwację. Kiedy na początku następnego roku Sindelar wdał się w romans z włoską Żydówką, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach zatruty czadem. Oczywiście razem z kochanką. Do walki we Francji stanęło więc 15 zespołów. 12 z Europy. Francja, Włochy, Polska, Węgry, Szwecja, III Rzesza, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Czechosłowacja, Holandia oraz Belgia i po jednej z Ameryki Południowej, Brazylia, Ameryki Środkowej, Kuba i Azji, holenderskie Indie Wschodnie. Z uwagi na dużą liczbę drużyn europejskich, turniej nazywano żartobliwie Mistrzostwami Starego Kontynentu. Format zawodów był dokładnie taki sam jak 4 lata wcześniej we Włoszech. 15 uczestników zostało podzielonych na pary 1/8 finału. Swoisty handicap otrzymała Szwecja, której przydzielona została Austria. Skandynawowie awansowali do ćwierćfinału bez powąchania murawy. Biało-czerwoni trafili na Brazylię. Mundial rozegrano na 10 przygotowanych stadionach. Co ciekawe, Polacy podeszli do turnieju niemal z marszu, bo Polski Związek Piłki Nożnej nie zaplanował przerwy w rozgrywkach ligowych.
Piłkarze nie mieli więc okazji na złapanie świeżości. Odbyli jedynie 6-dniowe zgrupowanie w Wągrowcu. Do Francji udali się pociągiem sypialnianym z Berlina. Znacznie dłuższą i męczącą podróż musieli przebyć ich rywale z 1/8 finału, Brazylijczycy. Morski rejs parowcem z Rio de Janeiro trwał aż 17 dni. Reprezentacja Canarinhos była dla Polaków wielką niewiadomą. Nasza drużyna narodowa nigdy wcześniej nie mierzyła się z rywalem z Ameryki Południowej. Nie były to czasy skautów, banków informacji, specjalnie dobranych obserwatorów, którzy przed turniejem mieli zdobyć wiedzę na temat oponentów, więc piłkarze trenera Mariana Spoidy oraz trenera selekcjonera Józefa Kałuży wiedzieli o Brazylijczykach mniej więcej tyle, że są dobrzy technicznie i lubią bawić się piłką. Pierwotnie mecz zaplanowano w Tuluzie, jednak na kilka dni przed jego rozegraniem brazylijscy delegaci postanowili sprawdzić stan boiska. Ich zdaniem bardziej przypominało kartoflisko niż dobrze przygotowaną murawę, na której mogliby zaprezentować wachlarz swoich umiejętności. Na ich wniosek organizatorzy zgodzili się na przeniesienie spotkania do Strasburga, gdzie boisko prezentowało się znacznie lepiej. W meczu otwarcia 4 czerwca 1938 roku w Paryżu III Rzesza mierzyła się ze Szwajcarią. Po remisie 1-1 zarządzono powtórzenie meczu następnego dnia. Wówczas rozegrano także pozostałe 6 spotkań pierwszej fazy turnieju, w tym najważniejsze starcie dla polskiego kibica. Brazylia-Polska. Obie jedenastki wystąpiły w ustawieniu 2-3-5. Już od pierwszych minut widowisko było bardzo otwarte, ładne dla oka. Jedni i drudzy nastawili się na atak. W pierwszej połowie skuteczniejsi okazali się Canarinhos, schodzący do szatni z dwubramkową przewagą przy wyniku 3-1. Dla przybyszy z Ameryki trafiali Leonidas, Pelissieri i Perasio. Polacy odpowiedzieli trafieniem Fryderyka Szerwkę z rzutu karnego. Pod koniec pierwszej odsłony zaczęło padać, co miało kolosalny wpływ na przebieg drugiej części gry. Solidna ulewa, która przeszła w przerwie starcia, zamieniła boisko w prawdziwe moczary. Brazylijczycy nie byli przyzwyczajeni do gry w takich warunkach, a niektórzy z nich mówili później, że wręcz bali się deszczu. Taką sytuację skrzętnie wykorzystali nasi rodacy. Ich ataki zapierały dech w piersiach, a prawdziwym królem polowania został Ernest Wilimowski, autor 3 goli. W zdobyciu klasycznego hat-tricka przeszkodził mu Leonidas, zdobywca gola na 4-3. Warto wspomnieć, że w regulaminowym czasie gry Ezi, jak mówiono na Wilimowskiego, trafił w słupek, a piec chybił, mając przed sobą jedynie pustą bramkę. Przy końcowym wyniku 4-4 zarządzono dogrywkę. Tutaj emocji również nie zabrakło. Już w pierwszej części 2 razy trafił Leonidas. Wiele źródeł podaje, że uczynił to grając na bosaka, bez butów. Rzecz nie do pojęcia w dzisiejszym futbolu nie mogła mieć miejsca także ponad 8 dekad temu. Sędzia nie zezwoliłby mu grać bez obuwia. Prawda jest taka, że człowiek guma zaliczył jedno trafienie po strzale gołą stopą, po tym jak chwilę wcześniej, w trakcie przeprowadzania akcji, zgubił buta w grząskiej nawierzchni. Polaków stać było jedynie na kontaktowe trafienie Wilimowskiego. Chwilę później arbiter zakończył mecz. Hokejowy wynik 6-5 i znakomita postawa obu zespołów są wspominane po dziś dzień. Przez wielu fanatyków i znawców mundiali spotkanie jest wymieniane w wąskim gronie najlepszych widowisk w historii piłkarskich mistrzostw świata. Wyczyn Ernesta Wilimowskiego, 4 bramki w jednym spotkaniu, był niedościgniony aż do 1994 roku, kiedy Rosjanin Oleg Salenko 5 razy pokonał bramkarza Kamerunu.
Do ćwierćfinału obok Brazylii i Szwecji awansowali Szwajcarzy, Węgrzy, Kubańczycy, Francuzi, Włosi i Czechosłowacja. W meczu Czechosłowacji z Holandią, zakończonym po dogrywce wynikiem 3-0, doszło do historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy w dziejach Mistrzostw Świata zdarzyło się, by w regulaminowych 90 minutach gry padł bezbramkowy remis. Dotyczy to zarówno samych turniejów mistrzowskich, jak i eliminacji. W każdym z poprzednich 89 meczów takiej rangi padał co najmniej jeden gol. Chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że w turniej znów wplątała się polityka. Oczywiście ponownie za sprawą Benito Mussoliniego. Znakomicie pokazał to ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Francją a Włochami. Il Duce nakazał swoim rodakom wystąpić w czarnych koszulkach na cześć wspieranej przez dyktatora falangi. Dla Mussoliniego nie było innego scenariusza niż ten, że Włosi ponownie zdobędą tytuł Mistrza Świata, co jeszcze bardziej podkreśli potęgę budowanego przez niego kraju faszystowskiego. Sędziowie grali w jednej drużynie z gośćmi z Półwyspu Apenińskiego, wspomagając ich w newralgicznych momentach spotkań. Italia pokonała Francję 3-1. Tym samym Francuzi zapisali się na kartach futbolu jako drużyna, która będąc organizatorem Mistrzostw Świata, rozegrała najmniej spotkań, bo jedynie dwa. W pozostałych ćwierćfinałach Węgrzy pokonali 2-0 Szwajcarię, Szwedzi rozgromili Kubę 8-0, a brutalne starcie między Brazylią a Czechosłowacją, zakończone remisem 1-1, trzeba było powtórzyć. W powtórce Canarinhos zwyciężyli 2-1. W półfinałach Węgrzy pewnie pokonali Szwecję 5-1, a Włosi grali z Brazylią. Wielkie ryzyko podjął trener Canarinhos, Ademar Pimento, dając odpocząć swojemu najlepszemu zawodnikowi, Leonidasowi. Według szkoleniowca napastnik miał oszczędzać siły na finał. Na finał, w którym zabrakło zarówno Leonidasa, jak i pozostałych kolegów z drużyny, bowiem ulegli Italii 1-2. Awans do wielkiego finału dał Włochom wątpliwy rzut karny wykorzystany przez Giuseppe Meazze. To trafienie wzbudziło na trybunach salwę śmiechu, bo zmierzającemu do piłki zawodnikowi Interu spadły spodenki. Będąc w biegu, złapał jedną ręką za dolną część swojego piłkarskiego stroju i posłał futbolówkę obok zdezorientowanego bramkarza. Zwycięstwo z Brazylią było szeroko komentowane we Włoszech. Faszystowskie media, oczywiście przychylne reprezentacji i kontrolowane przez Benito Mussoliniego, pisały: składamy hołd włoskiej inteligencji, która zatriumfowała nad brutalną siłą czarnych. W starciu o trzecie miejsce lepsi okazali się Brazylijczycy, ogrywając Szwecję 4-2. Wielki finał pomiędzy Włochami a Węgrami rozegrano 19 czerwca w Paryżu. Na kilka godzin przed rozpoczęciem widowiska Vittorio Pozzo otrzymał telegram z bardzo krótką, jednak dosadną wiadomością. Zwycięstwo albo śmierć. Albo śmierć. Albo śmierć. Albo śmierć. Oczywiście nie trudno się domyśleć, że nadawcą był nie kto inny jak Benito Mussolini. Włoski szkoleniowiec mocno wziął sobie do serca przekazaną mu depeszę i w obawie o życie motywował swoich zawodników do zagorzałej walki. Maciarze również byli bardzo zmotywowani. Wybuchowa mieszanka 22 zawodników walczących z całych sił o zwycięstwo spowodowała, że starcie musiało zostać przerwane na kilka minut. Przerwa była konsekwencją regularnej bójki, do której doszło między dwiema stronami. Włosi wygrali 4-2 po dubletach Colausiego i Pioli. Dla Węgrów trafiali Titkosz i Szaroszi. Piłkarze znad Dunaju bardzo dobrze zdawali sobie sprawę, z jakim ciężarem psychicznym przystąpili do finału ich przeciwnicy, czego dowodem są pomeczowe słowa bramkarza: on to Lasabu. Pozwoliłem wbić sobie aż 4 gole, ale przynajmniej uratowałem im życie. Azzurri zostali pierwszą drużyną, która obroniła tytuł mistrzowski sprzed 4 lat.
Ceremonii zakończenia mundialu przewodniczył, a jakże, sam Mussolini. Na jego żądanie podopieczni Pozzo musieli założyć mundury, w których bardziej przypominali żołnierzy niż piłkarzy. Dzień po triumfie Włochów na łamach Lo Sport Fascista ukazał się tekst. W kraju i poza granicami, w sporcie i poza nim, my, Włosi, drżeliśmy i wciąż drżymy z pozytywnych emocji na widok tych rasowych atletów, którzy pokonali tak wielu zacnych oponentów. Widzimy w nich symbol nieposkromionego marszu Mussoliniego. Królem strzelców Mistrzostw Świata został Leonidas, autor 7 trafień. Brazylijczyk był pierwszym piłkarzem z kraju kawy i słońca, który zdobył międzynarodową sławę. Rozkochał w sobie rzesze kobiet, a francuskie media pisały, że podczas gry sprawia wrażenie, jakby miał 6 nóg. Zasłynął z niezliczonej liczby pięknych goli, zwłaszcza strzelanych przewrotką. Niektóre z nich były tak magiczne, że tuż po ich strzeleniu odbierał gratulacje od pokonanych chwilę wcześniej bramkarzy. Był nazywany Diamante Negro, czyli czarny diament. Gdy wszystkie ekipy rozjeżdżały się do swoich krajów, większość żyła w przekonaniu, że za 4 lata na terenie III Rzeszy odbędzie się kolejny mundialowy turniej. Mało kto przypuszczał, że na następne Mistrzostwa Świata przyjdzie zaczekać aż 12 lat.